Skoro w poprzednim odcinku zebraliśmy dziwne gole strzelone przez naszą reprezentację, to dziś, by pozostać sprawiedliwym, niestandardowe bramki, jakie straciliśmy. Czekamy na głosy, którą z nich wy uznacie za najmniej typową. Jak na pechowe kwestie przystało, prezentujemy ich 13. W pierwszej sytuacji pozwólmy wybrzmieć. Ten moment pamiętamy wszyscy. Na 10 dni przed pierwszym meczem na Mundialu w Niemczech Polska w jednym z ostatnich sprawdzianów mierzyła się na Stadionie Śląskim z Kolumbią. Tomasz Kuszczak imponował wtedy formą w Premier League, a tu w nieprawdopodobny sposób dał się zaskoczyć bramkarzowi rywali, Luisowi Martinezowi. Co ciekawe, ten Klops nie zraził Alexa Fergusona. 2 miesiące później Kuszczak podpisał kontrakt z Manchesterem United. 3 lata wcześniej pechową interwencję zaliczył inny Polak ze świetną marką w Anglii, Jerzy Dudek. Spencer, Dudek! Piłka w siatce z naszym bramkarzem. To był 3. gol Szwedów na stadionie Rasunda w Sztokholmie w meczu eliminacji Euro 2004. Bramka Andersa Svenssona przypieczętowała pewne zwycięstwo gospodarzy, które, dodajmy, odmieniło sytuację w grupie. Ostatecznie na portugalski turniej awansowali z niej właśnie Szwedzi i Łotysze. Meczu z innym skandynawskim zespołem, Danią, nie wspomina najmilej Mariusz Pawełek, wówczas w styczniu 2010 roku podstawowy bramkarz Wisły Kraków. To była konfrontacja z towarzyskiego turnieju o Puchar Króla Tajlandii w składzie złożonym z ligowców. I choć 3 minuty później wyrównał Sławomir Peszko, strzelając swoją pierwszą bramkę w kadrze, przegraliśmy z Duńczykami 1-3. A to już mecz o punkty i do tego mecz kluczowy. Wiosną 1995 roku mierzyliśmy się w Bukareszcie z Rumunią. Akcja za akcję, cios za cios, do przerwy było 1-1, aż nadeszła ta 53. minuta. Józef Wandzik, atakowany przez Florina Raducioju, popełnił błąd. A trzeba przyznać, że oprócz tej sytuacji, polski bramkarz Panathinaikosu rozgrywał naprawdę dobry mecz. Skończyło się porażką 1-2. Na turniej do Anglii z naszej grupy ostatecznie awansowały Rumunia i Francja. Tu też mecz z Rumunami, o jednak zupełnie innym ciężarze gatunkowym. No teraz znowu nie wypełnia Słowik, no i niestety po jego błędzie tracimy bramkę. Malaga, towarzyskie spotkanie w ligowych składach, 41. minuta. Groza strzelcem bramki na 4-1. Na szczęście dla Jakuba Słowika wcześniej Polacy zdążyli strzelić rywalom 4 gole. Skończyło się zwycięstwem podopiecznych Waldemara Fornalika 4-1. Bergkamp. Bergkamp, Jarosław Pal, to będzie bramka, jest głos! Większe nazwiska stanęły naprzeciw nam jesienią 1992 roku. Nierówna murawa w Rotterdamie nie pomogła. Znów, to był naprawdę, nie licząc tej sytuacji, fenomenalny występ Jarosława Bako. Po 21 minutach prowadziliśmy wtedy z Holandią, z Van Bastenem, Bergkampem i Rijkaardem 2-0. 2 gole Petera Van Fossena, w tym ten z felernej 48. minuty, sprawiły, że z eliminacyjnego boju wracaliśmy tylko z 1 punktem. A jeśli już jesteśmy przy ciężkich wspomnieniach z eliminacji i nierównej murawie... Aj, będzie bramka! Jezus Maria, jaki błąd Borusa! Coś niesamowitego! W tak niefortunnych okolicznościach, po niepozornym zagraniu Michała Żewakowa do Artura Boruca, Irlandia Północna objęła prowadzenie 3-1. Mecz skończył się jej zwycięstwem 3-2. Polacy, prowadzeni przez Leo Benhakera, spadli po tym wyjeździe do Belfastu na 5. miejsce w grupowej tabeli, wyprzedzając tylko San Marino. I na takim zakończyli kwalifikacje do Mundialu w RPA. No dobrze, to już przejdźmy przez ciężkie, w miarę świeże wspomnienia za jednym zamachem. Znacie to. Moskwa, mecz z Senegalem. Grychowiak, no to jest ryzyko. Zagapił się Bednarek i może być 2-0! Co byśmy zrobili, Jezus Maria! 60. minuta, totalne nieporozumienie między naszymi piłkarzami. Wykorzystane przez Mbaye Nianga, który dosłownie sekundę wcześniej wrócił na boisko, opatrzony przez sztab medyczny. Ten mecz był po prostu naznaczony pechem, bo przecież jeszcze przed przerwą była 37. minuta. Strzelał Idrissa Gueye, interweniować próbował Thiago Cionek. Idrissa Gueye, to niestety! O tym spotkaniu, inaugurującym naszą grę na Mundialu i ostatecznie przegranym 1-2,
chcielibyśmy pewnie wszyscy, i piłkarze, i my kibice, jak najszybciej zapomnieć. Teraz z naszej defensywy Hamsik w pole karne, no i mamy bramkę samobójczą. Sewerynowi Gancarczykowi 9 lat wcześniej dodatkowo nie pomogły warunki atmosferyczne. Powiecie, grudzień, styczeń? Nie, nie, to była połowa października. Dodajmy, że w tym meczu na Stadionie Śląskim, gdy pod wodzą trenera Stefana Majewskiego kończyliśmy eliminację Mistrzostw Świata, nasi rywale, Słowacy, przez 94 minuty nie oddali ani jednego celnego strzału na bramkę Jerzego Dudka. A mimo to wygrali 1-0 i awansowali na turniej. Paweł Janas. A to już eliminacje Mistrzostw Europy, rok 1983. Eliminacje zdecydowanie nie najszczęśliwsze dla naszej drużyny. Jako trzecia ekipa świata podejmowaliśmy w Warszawie Finlandię i od drugiej minuty prowadziliśmy 1-0. Rywale wyrównali w ten sposób. Skończyło się remisem. Wspomnieliśmy o pechu w tamtych eliminacjach. Miesiąc później, gdy graliśmy w Chorzowie z reprezentacją Związku Radzieckiego, historia się powtórzyła. Znów prowadziliśmy, tym razem po golu Zbigniewa Bońka. W taki sposób, po interwencji Romana Wójcickiego, zrobiło się 1-1. I wynik ten, satysfakcjonujący rywali, utrzymał się do końca. Ostatecznie obie ekipy pogodziła Portugalia, która jako jedyna z naszej grupy awansowała wtedy na francuskie Euro. No a 3 miesiące po kolejnym francuskim Euro, już w roku 2016, graliśmy u siebie z Duńczykami. W 49 minucie przy stanie 3-0 dla Polski zdarzyło się to. Niefortunna główka Kamila Glika, zaskoczony Łukasz Fabiański. Ostatecznie nie przyniosło to nic złego. Wygraliśmy i ten mecz, i całą eliminacyjną grupę. Czasem więc nie ma tego złego, co by finalnie na dobre nie wyszło. A wy którą bramkę z tej niefartownej trzynastki określilibyście jako najdziwniejszą? Piszcie w komentarzach.